Mogę prosić o uwagę? Andrzej. Panie Pawle. Otwieram 43. sesję Rady Miejskiej w Nowym Stawie. W naszym przypadku ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Miejskiej w Nowym Stawie, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Witam wszystkich radnych Rady Miejskiej oraz przybyłych na dzisiejszą sesję gości. Panie i panowie radni, pozwólcie, a widzę, że nie pozwalacie. Pozwólcie, że przedstawię proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie ustalenie prawomocności obrad sesji, zatwierdzenie porządku obrad, przyjęcie protokołu 41. i 42. sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie. Czwarty, informacja o pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okresie międzysesyjnym. I tak, informacja wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie i informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie. Punkt piąty, sprawozdanie z działalności burmistrza Nowego Stawu za okres od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku i od 1 września do 30 września 2017 roku. Punkt szósty, interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych. Siódmy, podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nowym Stawie. I tak. Pierwszy projekt, zmiany w budżecie miasta i gminy na 2017 rok. Drugi, zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw. Trzeci, zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2017 roku. Projekt czwarty, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. Zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2018. Szósty, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. Zwolnień z podatku od środków transportowych w roku 2018. Projekt ósmy, określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz poboru opłaty wysokości wynagrodzenia należności za pobór w roku 2018. Dziewiąty, odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych od Polskich Kolei Państwowych spółkach. Dziesiąty, przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa Nogat spółka z Kołdowie Wsi na lata 2018-2020. Jedenasty projekt, zniesienia formy ochrony przyrody. Punkt ósmy, zapytania sołtysów i zaproszonych gości. Punkt dziewiąty, informacje i komunikaty, w tym informacja burmistrza Nowego Stawu na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok i informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Stawie na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok. I punkt dziesiąty, zakończenie obrad sesji. Czy panie i panowie radni mają uwagi lub inne propozycje do przedstawionego porządku obrad? Proszę panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni radni, chcielibyśmy wprowadzić w projekcie obecnym, który jest dzisiaj w posiedzeniu, porządku posiedzenia dotyczący WPF-u i zmiany w budżecie, jeszcze dodatkowe dwa elementy. Powiem państwu jako tylko, jest to co prawda formalność, ale korzystając z tego, że dzisiaj, że następna sesja będzie za miesiąc, byśmy nie mogli dokonać pewnych czynności, jak jest na przykład podpisanie umowy z wykonawcą na remont naszych rynków, ponieważ do przyszłorocznego budżetu w UPF-ie musimy dopisać kwotę około 1 500 000, tą, jak na komisji tłumaczyłem, tak, większą o tyle niż mieliśmy planowane. Dlatego dzisiaj mamy już przygotowany ten projekt troszeczkę zmieniony, to będzie ta jedna zmiana w UPF-ie.
I druga zmiana również dotyczy projektu wspólnego, który realizujemy wraz z innymi samorządami, a liderem jest starosta gdański i dzisiaj przysłał mi pismo dosłownie w południe, prosząc o to, żebyśmy również dokonali zmiany w budżecie tegorocznym. Mieliśmy wydatkować 22 tysiące już na ten wspólny projekt. Okazuje się, że w tym roku on jako lider również nie zdąży nic poczynić ku temu, żeby wydatkować te pieniądze 22 tysiące i musimy je przesunąć na rok przyszły. W całości cały wydatek będzie w roku przyszłym. To jest niespełna pół miliona złotych, z czego 22 tysiące ma być w tym roku już wydatkowane przez gminę. Prośba, żebyśmy to wszystko przesunęli na przyszły rok, po to również, żebym mógł sporządzić poprawnie harmonogram wydatkowania tych pieniędzy. Te dwie zmiany, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, proszę uwzględnić, jeżeli Państwo uznacie za słuszne, ponieważ musielibyśmy w najbliższym czasie szybko zwoływać się na zwyczajną sesję, bo chyba nie jest to tak istotna zmiana, bo to nie ma ani wpływu, ani wydatku. Jest to kwestia przesunięć, tylko zbliża się koniec roku i niestety niektóre wydatki musimy już planować w przyszłym roku, a w przyszłym roku to jest WPF tylko, ponieważ jeszcze nawet nie ma projektu budżetu. Dziękuję Panie Przewodniczący. Proszę, czy macie do Państwa kolejne pytania w związku z tym, z tą propozycją burmistrza? Nie ma. Ja rozumiem, Panie Burmistrzu, ja rozumiem, że brzmienie Panie Skarbnik, Panie Burmistrzu, ja rozumiem, że brzmienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w brzmieniu nic się nie zmienia. W cyfrach. Nie. No to co się zmienia, bo ja muszę to przeczytać. Jest poprawiony projekt budżetu. Projekt budżetu na przyszły rok. To znaczy w zasadzie rzeczywiście, tutaj teraz pomyślałam, jeżeli o główne kwoty chodzi, to się nie zmienia, bo my to zrobiliśmy na zasadzie, zmniejszyliśmy, ale w innym miejscu zwiększyliśmy. Rozumiem. Żeby nie robić jakichś znaczących zmian, tylko w środku. Dziękuję. Rozumiem. No więc o to mi chodziło. Czy nie będzie, bo jeśli ja będę czytał projekt uchwały, w brzmieniu takim a takim, że jest 46 milionów, a się okaże, że faktycznie nawet 45. Czyli to zostaje tak samo. Dobrze. O to mi chodziło. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący. Proszę bardzo, kolega Nowicki. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, a mógłby Pan nam przytoczyć, co tam Pan lider napisał? Oczywiście. Jeżeli można, to odczytam Państwu. Proszę. 26 października do burmistrza Nowego Stawu, starosta gdański. Z uwagi na zmianę w finansowaniu umowy na usługę zarządzania projektem Bezpieczne Żuławy, podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuławy poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego polegającą na tym, iż pierwsza płatność wynikająca z umowy przypadać będzie na miesiąc styczeń 2018 rok. Zwracam się o dokonanie zmian w limitach wydatków w wykazie wieloletnich przedsięwzięć do dnia 20.11.2017 w taki sposób, aby całość środków przeznaczona na finansowanie wyżej wymienionej umowy została przeniesiona na rok 2018. Sprawę proszę potraktować jako pilną z uwagi na termin podpisania umowy z wykonawcą. W przypadku zwłoki zagrożona będzie terminowa realizacja wszystkich zadań przewidzianych w projekcie, ponieważ jesteśmy, podpisał starosta pan Stefan Skoniczny. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze macie Państwo pytania? W związku z tym punktem nie ma, nie widzę. Więc proszę Państwa, Szanowni Radni, zanim przystąpię do głosowania proponowanych porządku obrad, rozumiem, że przyjmujemy ten porządek obrad z zmianami, które zaproponował burmistrz. Zgadzacie się? Tak? Dobrze. Więc kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad?
z tym wcześniejszym uzgodnieniem. Dobrze, dziękuję. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał, nie widzę. Stwierdzam, że proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty przez Radę. Realizujemy punkt następny. Przyjęcie protokołu z 41. i 42. sesji. Czy Państwo Radni mają uwagi? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół 41. i 42. sesji został przez Radę przyjęty do akceptującej wiadomości. Informacja o pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Stanie w okresie międzysesyjnym. I tak, o przedstawienie informacji proszę przewodniczącego obrad wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Stanie, pana Witolda Nowickiego. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, przedstawię informację z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Stanie w okresie międzysesyjnym. Komisje Stałe Rady Miejskiej w Nowym Stawie odbyły wspólne posiedzenie 24 października 2017 roku. Na tym posiedzeniu były rozpatrywane poniższe sprawy. W punkcie pierwszym członkowie Komisji Stałych spotkali się z panem Krzysztofem Kosijewskim, dyrektorem Nowostowskiego Centrum Kultury i Biblioteki, w związku z omówieniem działalności tejże placówki. W punkcie drugim członkowie połączonych komisji spotkali się z panem Wojciechem Zegarkiem, prezesem przedsiębiorstwa Nogat, w związku z omówieniem wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa Nogat w Nowym Stawie, w Kałdowie Wsi na lata 2018-2020. Członkowie Komisji Stałych przyjęli średnią cenę skupu żyta w wysokości 52,49 zł za jeden kwintal. Ta cena została ogłoszona w komunikacie Wysokiego Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18 października 2017 roku i jest elementem średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów i ona stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2018. Dalej komisje stałe pozytywnie zaopiniowały następujące projekty uchwał Rady Miejskiej na Wysławie. Pod punkcie pierwszym zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok. Pod punkcie drugim zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw. Pod punkcie trzecim uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2017 roku. Pod punkcie czwartym określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Dalej pod punkcie piątym zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2018. Pod punkcie szóstym określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok, a także zwolnień w podatku od środków transportowych w roku 2018. Pod punkcie ósmym określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz poboru opłaty i wysokości wynagrodzenia należności za pobór w roku 2018. Pod punkcie dziewiątym odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od Polskich Kolei Państwowych spółki akcyjnej. Pod punkcie dziesiątym przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa Nogat w Kałdowie Wsi na lata 2018-2020. Pod punkcie 11 był to projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przewodów. Następnie członkowie Komisji Gospodarczej Finansowej przyjęli do akceptującej wiadomości. Pod punkcie 1. Informacje powyższe z wykonania budżetu miasta i gminy Nowy Staw za pierwsze półrocze 2017 roku i pod punkcie 2. Informację na temat pozyskiwania środków unijnych w drugim i trzecim kwartale 2017 roku. W ostatnim punkcie były poruszane tematy istotne z punktu widzenia mieszkańców naszej gminy. 26 października 2017 roku w Nowym Stanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do przedstawionej informacji? Nie widzę, w związku z tym stwierdzam, że informacja została przyjęta przez Radę do akceptującej wiadomości. O przedstawienie informacji z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej poproszę radnego pana Krzysztofa Kowalczyka, przewodniczącego tejże komisji. Pozwólcie Państwo, że przedstawię informację z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okresie międzysesyjnym.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Lęstawie odbyła posiedzenie w dniu 24 października 2017 roku, na którym dokonała analizy informacji burmistrza z wykonania budżetu miasta i gminy Nowy Staw za pierwsze półrocze 2017 roku, w wyniku której członkowie Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali przedmiotową informację. Nowy Staw, 26 października 2017 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do przedstawionej informacji? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że informacja została przyjęta przez Radę do akceptującej wiadomości. Przechodzimy do realizacji punktu 5. Sprawozdanie z działalności burmistrza Nowego Stawu i jak zwykle tradycyjnie łączymy go z punktem interpelacji, zapytania oraz wolne wnioski Rady. Proszę Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowna Rada. Sprawozdanie moje przekazałem Państwu w formie pisemnej, nic więcej nie mam do pytania. Dziękuję. Znaczy tak skromnie. Czy może Państwo Radni teraz mają pytania, interpelacje, wnioski, zapytania? Też nie ma. A nie, proszę kolega Krzyciński. Panie Burmistrzu, my wiemy, bo mi się na komisji, a tutaj za pośrednictwem telewizji Marburg, mógłby Pan powiedzieć więcej o zakończeniu budowy remontu drogi do objazdowej w Stawie, czyli kiedy zakończenie tych drogi właśnie się skończy, bo wiem, że tam były mieliście spotkania. Dziękuję. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, budowa jak każda napotyka na problemy, które były nieprzewidziane w związku z pracami truskowymi w ziemi. Mieliśmy problemy, nadal je mamy, rozwiązujemy. Myślę, że takim optymistycznym terminem zakończenia budowy to są święta Bożego Narodzenia, gdzie spokojnie w grudniu to oddamy. Nie będę mówił już o innych terminach, bo cały czas wynikają jakieś problemy natury zarówno prawnej, jak i na samym. Dziękuję bardzo. Proszę, czy jeszcze macie Państwo? Proszę kolega Rydzy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Na komisji tylko próbowałem zamarkować temat chipowania psów. Pan burmistrz się do tego odniósł, mówiąc, że w momencie, kiedy problemy w skali makro zostaną rozwiązane, będziemy się zajmowali problemami mniejszego gatunku. I teraz nie anegdotycznie, ale chcę powiedzieć o następnym problemie, który się jawi, gdy się wchodzi do budynku urzędu od strony podwórza. To jest problem kotów. Czy nie? On może jest anegdotycznie, jak powiadam, ale nie do końca. Jako że kocięta się mnożą na potęgę, nie tylko w tym miejscu, w każdym innym. Czy nie powinniśmy zastanowić się nad problemem sterylizacji czy kastracji tych zwierzątek dla ich dobra, dla jakiegoś ładu zdrowotnego. Oczywiście poddaję to tylko tak na drodze jakiejś refleksji, bo problem wielki to nie jest, ale z każdego niewielkiego problemu może się zrobić, gdy się nad nim nie zapanuje w odpowiednim czasie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ma zamiar też odnieść się do tej propozycji rozważenia tych rzeczy? Nie jest to proste. Tym bardziej, że o ich jasne przypomina, myśmy poruszali tym wszystkim tematem. Komisja. Tak się no problem był, jeżeli ktoś pamięta, jeszcze był taki pan radny Zając świętej pamięci, który kwestię kotów podnosił do problemu innego. Ja nie chcę z tego robić problemu innego, niemniej jednak chcę dać sygnał, że coś takiego się dzieje. No Zając, cyklownia, ale już też nie ma. Proszę, że nie ja tylko mogę przytoczyć prawo, które nas obowiązuje i przepisy. Mianowicie pies jest zwierzęciem domowym i na jego uporządkowanie w sensie społecznym, przy społeczeństwie możemy wydatkować pieniądze. Kot jest zwierzęciem dziko żyjącym, który sobie powinien radzić sam i na takiego rodzaju zwierzęta jak kot nie ma wielkiej możliwości wydatkowania pieniędzy, aczkolwiek na sterylizację tak.
to, co powiedział pan radny, myślę, że problem nabrzmiewa i będzie sytuacja, kiedy bez względu na to, co ja powiedziałem, że są problemy większe, to ten problem będzie na tyle duży, że będziemy się musieli nim zająć bez względu na inwestycje i inne tematy, które równolegle będziemy prowadzić. Tak, ponieważ zgadzam się, że on, ten problem ze zwierzętami jest, będzie jeszcze większy, ale w dużym stopniu jest to problem, który stwarzają sami właściciele i mieszkania, wyrządzając krzywdę tym zwierzętom, ponieważ nie dzisiaj może jest temat, żeby się nad tym rozwodzić, a problem spada na samorząd. Tak, będziemy sobie dzisiaj z tym poradzić. Może szybciej niż myślałem. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze macie państwo uwagi, pytania? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do realizacji punktu następnego, to projekty uchwał. I tak. Rozpoczynamy od pierwszego projektu w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w ustawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 40 944 931 zł 40 groszy na skutek ich zwiększenia o kwotę 110 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Podpunkt drugi. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 46 465 167 zł 40 groszy na skutek ich zwiększenia o kwotę 110 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf drugi. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne roczne realizowane w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. Zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z łącznikiem nr 3a. Programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 3. W planie dochodów i wydatków wyodrębnić. Po pierwsze, wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 250 465 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Po drugie, dotacje podmiotowe udzielane z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 676 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowego Stawu. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym podaję projekt uchwały pod głosowanie. Włączcie z łaskawie startery nasze. Sprawdzimy, czy się obecność zgadza. Jest 13. 14. Jest, dobrze, 14. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 14. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. Projekt numer 2. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w nowym stanie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się wieloletnią prognozę finansową miasta i gminy na staw na lata 2017-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt drugi. Ustala się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć miasta i gminy Nowy Staw w latach 2017-2033 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowego Stawu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Nie widzę, w związku z tym poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 14, dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. Przechodzimy do projektu numer 3. Projekt zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2017 roku. Przedstawiam projekt uchwały. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Miejska mamy stawy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 297 Rady Miejskiej w nowym stawie z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2017 roku w paragrafie pierwszym, punkcie pierwszym kwotę 2 400 000 zł zastępuje się kwotą 2 600 000 zł. Paragraf drugi. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi nowego stawu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 14. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. Projekt czwarty w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. Tu będę czytał wolniej. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w nowym stanie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w następującej wysokości. Od pierwszy. Od budynków mieszkalnych lub ich części powierzchni użytkowej 77 groszy od metra kwadratowego. Punkt drugi. Od pozostałych budynków lub ich części powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 7 zł 77 groszy od metra kwadratowego. Podpunkt trzeci. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 46 groszy od metra kwadratowego. Podpunkt czwarty. Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4 zł 63 groszy od hektaru powierzchni. Punkt piąty. Od gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3 zł 4 grosze za metr kwadratowy. Paragraf drugi. Stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą określa się w wysokości i tak. Od budynków lub ich części oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od powierzchni użytkowej 23 zł 10 groszy od metra kwadratowego. Podpunkt drugi. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od powierzchni użytkowej 10 zł 80 groszy od metra kwadratowego. Podpunkt trzeci. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych udzielające tych świadczeń od powierzchni użytkowej 4 zł 70 groszy od metra kwadratowego. Podpunkt czwarty. Od budowy 2% ich wartości. Podpunkt piąty.
o powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania do ewidencji gruntów i budynków 91 groszy od metra kwadratowego. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 215 z dnia 25 października 2016 roku. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Proszę bardzo, kolega Sienicki. Ja mam pytanie co do podatku od budowli, te 2%. Czy ma pan również wiedzę, jak to będzie z tymi wiatrakami, bo to jest ten nasz najważniejszy podatek, bo słuchaj, że może być mniejszy. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Proszę państwa, mówi się o tym, że ten podatek, który wzrósł w tym roku, trwają rozmowy, żeby przywrócić uprzedni, zmniejszyć, ale raczej jest to na zasadzie takiej, że inwestorzy czy właściciele, którzy mają płacić podatek coraz większy, bronią się i używają argumentu i uzasadnienia, żeby on był mniejszy. Więc my tu specjalnie nie jesteśmy stroną w sensie negocjacji, bo ten podatek ustanawia minister finansów i inwestorzy dużej skali, którzy na pewno w Warszawie wiem, że rozmawiają o tym, że on jest za wysoki. My się dowiemy na pewno dopiero, jeżeli będzie podjęta ustawa o ewentualnym jego zmniejszeniu. Dlatego, tak jak państwo, wiem ja tyle z mediów, że trwają rozmowy, są spory, negocjacje, ale nic więcej powiedzieć nie mogę, bo bym raczej wróżył z fust. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że on istnieje. My go planujemy na przyszły rok. Jak będzie, czas pokaże. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli ja dobrze pamiętam, to wymiar procentowy, on również w ubiegłych latach wynosił 2%. To jest kwestia interpretacji, co się kryje pod pojęciem budowla, a nie wymiar. 2% jest 2%, tylko jest rozszerzenie o pewne elementy, które nie stanowiły tego wymiaru budowli, a dzisiaj stanowią. Tymczas znowu zdjęcie albo dodanie czegoś tam, tutaj jest tylko w ramach tych pojęć jest możliwy ruch. Natomiast 2% pozostaje tylko dwoma procentami, jak to było rok temu, 2 lata i 5 lat temu, jak dobrze pamiętam. Dziękuję, proszę. Czy macie pani skargę? Nie, potwierdzam tylko. To jest też ważne. Jak skarbnik potwierdza, to jest ważne. Nie można. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Proszę państwa, myślę, że panu radnemu chodziło chyba o to, co ja powiedziałem, mimo że tu stricte się trzymamy 2%, który to wymiar jest od dawna i państwo macie prawo go zmniejszyć ewentualnie. Ale wiem, że w rozmowach zakulisowych, jak i ogólnie w mediach, jeżeli ktoś obserwuje, one trwają o tym właśnie, że szczególnie jeżeli chodzi o wiatraki, o ten jeden podatek od wiatraków, mówimy ogólnie, że on w tym roku jest wyższy i walczy się o to, żeby on z powrotem był niższy. I chyba o to, ja myślę, że w tym kontekście odpowiadałem panu radnemu, aczkolwiek z jakich przyczyn prawnych on został zwiększony, to wszyscy wiemy, że uznana cały wiatrak uznano budowlą, 2% jest od całej budowy, a do roku jeszcze ubiegłego tylko masz i fundament. Ale oczywiście tu pan radny wszystkim ma rację, że dzisiaj rozpatrujemy w naszej gestii tylko 2%, ewentualnie zmniejszenie, czego nigdy nie państwo żeście nie podejmowali uchwały o zmniejszeniu. Tak tu wyjaśnię. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę. Cieszę się, jeśli macie państwo pytania dotyczące projektu uchwały. Nie widzę. W związku z tym podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. Projekt numer 5.
sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2018. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska na wystawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwalnia się z podatku od nieruchomości. Po pierwsze, grunty pod wysypiskiem odpadów stałych. Drugi, budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą. Podpunkt trzeci. Budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą. Punkt czwarty. Budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą. Punkt piąty. Budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą. Szósty. Sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-podciśnieniowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompownie i przełącznie. Siódmy. Budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 216 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2017. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi nowego stawu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Proszę, kolega Jerzy. Ja mam pytanie. Czy budynki zajęte przez szkoły, przedszkola są objęte podatkiem, czy zwolnione z podatku? Z ustami w uchwale jest zapis, że są zwolnione z podatku. No jeśli to nie satysfakcjonuje, to proszę o udzielenie szczegółowej odpowiedzi pana sekretarz. Proszę. Wszystkie budynki, które są budynkami oświaty, to są nasze budynki, są naszą własnością. I one z mocy ustawy o systemie oświaty są zwolnione z podatku. Dlatego nie mamy. Czy jest już to jasne? Kolego Pęczeszki? Tak. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze uwagi i pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 14. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? To znaczy sprawdźcie przyciski z łaski swojej. No tak, zaakceptowane było pytanie, że to nie opasowało. Dobrze, dziękuję bardzo. 14. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. Projekt numer 6. Projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. Tu moglibyście sobie wziąć poduszki i się przespać, gdybym czytał. Więc w związku z tym proszę was o zwolnienie mnie z czytania tych wszystkich półosi i osi nacisku. Czy, bo materiał jest dostępny dla każdego zainteresowanego. Czy wyrażacie zgodę? Widzę, że wszyscy akceptują, nikt nie jest przeciw. W związku z tym, żeby formalności stały, pani mecenas, czy tak mogę? Tak, dziękuję bardzo. W związku z tym, żeby formalności stały się zadość,
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Miejska w moim stawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się wysokość podatku od środków transportowych. I tutaj następuje ta cała litania. Paragraf drugi. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w moim stawie nr 217 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi nowego stawu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Poczekamy jeszcze na to liczenie. Czy gdzieś zatarło coś? Sprawdźcie, to są powoli głosy. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała 14. Projekt nr 7 w sprawie zwolnień z podatku środków transportowych w roku 2018. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Miejska na ustawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane wyłącznie do przewozu osób niepełnosprawnych. Drugi. Paragraf drugi. Traci moc uchwała Rady Miejskiej na ustawie nr 2018. Z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w roku 2017. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi nowego stawu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 14. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. Projekt nr 8. W sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz poboru opłaty i wysokości wynagrodzenia należnego za pobór w roku 2018. Ja wiem, że tam z tyłu psy Was nie interesują, ale posłuchajcie. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w moim stanie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się roczną opłatę od posiadania psów w wysokości 10 zł za każdego psa. Widzę, że pani dyrektor MOPS-u jest zadowolona. Paragraf drugi. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie. Paragraf trzeci. Zarządza się w gminie Nowy Staw pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa przez sołtysów i inkasentów określonych uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Stawie nr 220 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie poboru należności finansowych i podatków od osób fizycznych w drodze inkasa. Paragraf czwarty. Ustala się dla sołtysów i inkasentów w gminie Nowy Staw wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy pobranej opłaty. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 219 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz opłaty i wysokości wynagrodzenia należności za pobór w roku 2017. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Nie widzę, w związku z tym podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 14. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. Projekt numer 9. W sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od Polskich Kolei Państwowych. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska ma ustawę uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyrazić zgodę na odpłatne nabycie przez gminę Nowy Staw prawa użytkowania wieczystego od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 26 o powierzchni 4138 hektara położoną w obrębie 5 numer Nowy Staw, w obrębie 5 Nowy Staw, dla której sąd rejonowy w Malborku 5 Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. Paragraf drugi traci moc uchwała numer 248 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz gminy Nowy Staw. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierzy się burmistrzowi Nowego Stawu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 14. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. Projekt 10. W sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa Nogard Spółka w Kałdowie Wsi na lata 2018-2020. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w danym stanie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa Nogard Spółka ZOW w Kałdowie Wsi na lata 2018-2020, zwanym dalej planem, zgodnie z załącznikiem do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowego Stawu. Paragraf trzeci. Plan podlega corocznej aktualizacji. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 14. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. Projekt numer 11. W sprawie zniesienia formy ochrony przyrody. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska na ustawę uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Znosi się formę ochrony przyrody pomnika przyrody drzewa, gatunek lipa drobnolistna, po łacinie Tilia Kordata, rosnącego przy budynku mieszkania oznaczonym numer 11 w miejscowości Dębina, gmina Nowy Staw, powiat malborski, województwo pomorskie, na działce numer 198/1, obręb Dębina, gmina Nowy Staw, który znajduje się w rejestrze WKP pod numerem 270/96 z powodu utraty jego wartości przyrodniczych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowego Stawu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 14. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała.
Realizujemy punkt 8. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości. Proszę bardzo. Czy sołtysów nie widzę, chociaż są wśród nas, a zaproszeni goście widzę z tyłu, siedzą, trójkę, słuchamy. Też nie mają żadnych pytań ani uwag. W związku z tym przechodzimy do realizacji punktu 9. Jeszcze chwilę, zaraz sobie pogadacie wszyscy. Informacje i komunikaty. Zaczynamy. Zanim zaczniemy od informacji burmistrza i mojej, dwa zdania. Szanowni radni, ja chciałbym podziękować wam za to, że z waszych składek pozwoliliście mi licytować, bo brzmienią się z przewodniczącymi najpierw, licytować w imprezie charytatywnej i tam z waszych składek zakupiliśmy, przekazaliśmy praktycznie, bo to tam tak należy nazwać, 3 symboliczne 300 zł dla chorego dziecka na kacka. W waszym imieniu licytowałem. To jeśli chodzi o taką informację, anioł, którego wylicytowałem, jest tam u góry w biurze rady. Się przyjrzeć, na sumieniu coś macie, to można wymyślić. Tak, dobrze. No ale odstępując od tego, proszę pana burmistrza o informację na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok. Proszę. Panie sekretarz, panie przewodniczący, szanowni radni, w imieniu burmistrza odczytam informację na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok. Na podstawie artykułu 24h ustawy o samorządzie gminnym zastępca burmistrza, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza są zobowiązani do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Na podstawie artykułu 24h ustawy o samorządzie gminnym burmistrz dokonał analizy złożonych oświadczeń majątkowych łącznie zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych do burmistrza po 20 osób. Analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych polegała na stwierdzeniu staranności, konkretności i zgodnego z prawdą ich wypełnienia. Porównano również treść złożonych oświadczeń i załączonych kopii zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym oraz sprawdzono terminowość i prawidłowość złożonych oświadczeń. W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych nie stwierdzono uchybienia w terminie ich złożenia. Wszystkie osoby, które były uprawnione do złożenia oświadczenia majątkowego, złożyły je w ustawowym terminie, to jest do 30 kwietnia 2017 roku. Przeprowadzona analiza oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowostawie oraz kierowników jednostek podległych nie stwierdziła w nich nieprawidłowości. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym został przekazany do urzędów skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania składającego. To jest, oświadczenia zostały przekazane do urzędów.